Dzień dobry. Pod ostatnim filmem, gdzie przypominaliśmy sobie mem sprzed ponad 12 lat, jeden z widzów zarzucił mi, że jestem głupi i brzydki, bo robię odcinek o starych memach, a o nowych nic. Więc na wasze specjalne życzenie uznałem, że przyjrzę się, co tam teraz trenduje w internetach i o mój Boże. Po tym, co zobaczyłem na własne uszy, co internauci zrobili z robocikiem, który jeździ sobie po sklepach Carrefour, musiałem aż pójść się umyć. Poczułem się brudny. Po prostu obczajmy sobie nowy trend polskiego internetu, przed wami Carrefour. Nie wiem, czy jeszcze kojarzycie i pamiętacie, ale w maju zeszłego roku hitem internetu była SEM, czyli zwizualizowana asystentka Samsunga. Ukazanie jej jednak jako względnie atrakcyjnej, narysowanej typiarki związało się z wysypem memów i to takich mocno niecenzuralnych memów tworzonych przez różnego rodzaju internetowych napaleńców. Na koniec tamtego odcinka stwierdziłem, że najprawdopodobniej mało która firma zdecyduje się znowu na promowanie swoich produktów za pomocą wirtualnych charakterów w postaci samicy Homo sapiens. Z całą pewnością wszyscy eksperci od marketingu obejrzeli moje filmy i stwierdzili, że mam rację, więc firma Pepsi do promowania swoich produktów użyła robocika jeżdżącego po sklepie Carrefour, który przypomina raczej przerośnięty odkurzacz z mordą kota. Niestety nie powstrzymało to części pomysłowych osób, które zaczęły do niego simpić. Z każdym dniem nasz gatunek ludzki oddala się od Boga, no ale od początku. Pod koniec września Carrefour rozpoczął współpracę marketingową z Pepsi, która polegała na wypożyczeniu robocika, który w założeniu miał jeździć po sklepie i zachęcać ludzi do wzięcia produktów tej firmy, czyli głównie napojów Pepsi i Lay'sów. Dosyć stara praktyka marketingowa, tym razem w wydaniu, że produkty podjeżdżają ci dosłownie pod rękę. Robocik ten został nazwany Carrefourem, co jasno miałoby oznaczać, że jest to maskotka firmy i 22 września tego roku rozpoczął on swoją pracę. Witamy w Carrefour Arcadia, życzymy udanych zakupów. Używa się go eksperymentalnie tylko w dwóch marketach na terenie Warszawy i w założeniu pewnie miałby być również używany w przyszłości w innych miastach. Model tego robota właściwie nazywa się BellaBot. Jest to znany w branży robot restauracyjny, który pracuje głównie w knajpach czy sklepach i wydaje posiłki klientom. Dlaczego w ogóle robot w restauracjach? Oprócz tego, że Bella będzie pomagać nam w naszej codziennej pracy, no to będzie też naszą maskotką. Żeby sprawiał przyjazne wrażenie, został wyposażony w ekran, gdzie wyświetlana jest buzia kotka. BellaBoty działają już w Polsce w kilku restauracjach czy na stacjach benzynowych. Jakbyście chcieli sobie kupić go do domu, żeby przywoził wam browary z lodówki, to taki przyjaciel kosztowałby was jakieś 16 tysięcy dolarów. W Carrefourze jednak jego cel to jazda wokół sklepu z załadowanymi chipperkami i Pepsi i ma on zachęcać klientów sklepu do ich zakupu. Żeby sprawiać wrażenie miłego, zaimplementowano mu również syntetyczny kobiecy głos, dzięki czemu Carrefour może się do nas odezwać, gdy pomiziamy go za uszkiem niczym kotka. Miau, przede mną nieznane przeszkody. O, czy to ty? Carrefour Arcadia, życzymy udanych zakupów. To spędzi. Miau, pytaj moich uszu. Miau. No i wszystko było w porządku, nowy robocik w sklepie stanowił bardzo fajną atrakcję i ludzie chcieli go zobaczyć. W czym nie ma nic dziwnego, różnego rodzaju nowinki technologiczne zawsze cieszą oko i przyciągają do siebie ludzi. Ja też na początku tego roku, jak poszedłem do restauracji, gdzie sushi przynosił mi kelner robocik, no też miałem z tego uciech. W każdym razie, Carrefour od 22 września zaczął coraz częściej pojawiać się na TikToku czy Instagramie, gdzie osoby odwiedzające Carrefoura w Warszawie zaczęli robić sobie z nim fotki, jako z takim uroczym robocikiem. Niestety, Carrefoura dopadła niezwykle stara zasada internetu numer 34, mówiąca, że wszystko w internecie można przerobić na materiały dla dorosłych. O ile w przypadku Samsung SEM miało to jeszcze jakiś sens, bo w końcu była to narysowana postać ludzka, to jednak seksualizowanie jeżdżącego robocika wydaje się być kompletnym absurdem. Więc jak ktoś w ogóle wpadł na taki pomysł? Odpowiedź wydaje się być prosta. Swego rodzaju błędem konstruktorów było dodanie kocich uszu oraz wypowiedzi miau, które w społeczności fanów chińskich bajek kojarzone są z tak zwanymi cat girl. Nieraz na pewno widzieliście dodawanie takich uszu różnym postaciom, głównie ze świata polityki czy show biznesu, co ma dodawać im uroku i dwuznacznego podtekstu. Zresztą wiele cosplayerek i innych typiarek jak Belle Delphine bardzo często paradują z kocimi uszami. Tak więc niestety jakiś, nazwijmy to artysta, skojarzył to sobie bardzo prosto.
I sam fakt, że ktoś zrobił takie dzieła sztuki z robotem restauracyjnym, jest potężnie absurdalny. Dlatego właśnie stało się to niezwykle memiczne. Bo wiem, będę teraz kapitanem oczywistym, ale tak naprawdę to nikt nie ma ochoty kopulować z Carfusiem, a trollowanie reszty internetu w ten sposób wydaje się po prostu całkiem zabawne. A kto to przyszedł? Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci. Na Twitterze rozgorzały nawet dyskusje, jakiej właściwie płci jest Carfus, no bo imię wskazuje chłopa, a jednak głos jest babski. Inną trochę mniej popularną serią memów związaną z tym robotem jest fakt, że jego słodka buźka to tylko przykrywka, a tak naprawdę ten robot jest gorszy niż Terminator i planuje zagładę całej ludzkości, przede wszystkim we współpracy z kasami samoobsługowymi. Te memy akurat faktycznie są całkiem zabawne i jeżeli faktycznie już za niedługo maszyny pod wodzą Carfusia opanują rasę ludzką, to chciałbym teraz wszystkim oznajmić, że ja zawsze stałem po stronie komputerów i to zawsze komputer był moim przyjacielem. Całe życie przed komputerem, jedynym komplem. Naturalnie ze względu na popularność Carfusia, to inne firmy zaczęły marketing oparty na fejmie tego sympatycznego robocika. Pierwszy był chyba najbardziej ogarnięty w memach InPost. Na ten moment planowane jest, że robot będzie jeździł po dwóch warszawskich sklepach do świąt Bożego Narodzenia, potem zostanie wycofany i pewnie po jakichś marketingowych analizach firma podejmie decyzję, co robić dalej. O samych memach z Carfusiem wypowiedział się Julian Krzyżanowski, menadżer marketingu Pepsi, mówiąc po prostu, że jedne memy są dowcipne, inne nie. Domyślam się tylko, o które inne mu chodzi. I tak jak w odcinku o Samsung Sam, mówiłem, że firmy nie zdecydują się już na tworzenie kobiecych wersji swoich marketingowych asystentów czy robotów, to tutaj muszę zaktualizować trochę moje twierdzenie. Myślę, że teraz jeszcze firmy będą musiały przestać dodawać im kocie uszy, chociaż nie wiem, czy to wystarczy, żeby powstrzymać spaczonych ludzi z internetu. Po prostu wyobraźcie sobie pana spinacza z Microsoft Office z kocimi uszami. Albo nie róbcie tego, błagam. Do widzenia. Państwu. Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie.